Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym filmiku. Dzisiaj z wami chciałam się podzielić takim filmem, że 5 mom hacks, jeśli chodzi o chore dzieci. Czyli takie 5 mamyjne sposoby na chore dzieci. I tutaj mówię dzieci, bo czuję, że jak John jest chory, to też trochę się zachowuje jak dziecko. Ale w sumie każdy z nas, nie wiem, lubi być trochę pampered, jak jest chory. No i chciałam wam dzisiaj podzielić się właśnie tymi mom hacks, razem z tym kilka produktów, które nam się sprawdzają. Jeden to znam już od lat, a korzystam chyba od momentu, co przyleciałam do Polski, ale nie jestem na 100% pewna. A drugi produkt to dopiero się dowiedziałam o tym w tym roku. I jak wypróbowałam na Matyldzie, to od razu po prostu wyhaczyłam i my zaczęliśmy też z żonem z tego korzystać. I ten produkt akurat jest ze mną, nie chciałam o tym zapomnieć. To jest ten Aroma Plaster przez Sinulan. Nie wiem, czy znacie Sinulan, ale jak mówię, my od dawna, od bardzo, bardzo dawna korzystamy z tych produktów. Tylko nie ten plaster, tylko bardziej ten Sinulan Forte, który jest za mną. No i co dla mnie, oni mają ogromną przewagę nad konkurencją, to jest to, że to są naturalne produkty, czy naturalne składniki. Ja wiem, że używamy to na odporność. I tutaj jak Matylda miała, może od razu wam powiem o tym plastrze. Jak Matylda ostatnio była chora, jak pamiętacie, nie wiem, 3-4 tygodnie temu, może nawet i dłużej, tak szybko ten czas leci, to pierwszy raz korzystaliśmy z tego plastra. To mi się podobał jest ten zapach, który wydaje, jest naprawdę bardzo taki przyjemny. I nie chciałam was, muszę przeczytać ten skład, bo nie chcę, żebyście wiedzieli, że tutaj jest olejek eukaliptusowy, eukaliptus po angielsku. Też jest olejek miętowy, ale z obniżoną zawartość mentolu i olejek lawendowy. I dla mnie ten zapach naprawdę, naprawdę jest no taki, że czujesz, że ci pomaga to. No, jeśli chodzi o ten plaster, to naklejamy Matyldzie na piżamę i to powinno być w okolicy klatki piersiowej. A no to daliśmy albo na piżamce, albo na śpiworek, gdzie ona śpi. Też tutaj mogliśmy nakleić też, jak tutaj biegała po mieszkaniu w ciągu dnia, bo to też można korzystać w ciągu dnia, w ciągu nocy. To też jej nakleiliśmy i u nas to tak się nam sprawdziło, że my też zaczęliśmy z tego korzystać. No, dobra, ale chciałam teraz przejść do tych life hacks, które u nas się bardzo sprawdzają. Pierwszy taki life hack, który też mi pomaga akurat, bo ja mam straszną pamięć, jeśli chodzi o w sumie wszystko. Ja mam po prostu nie najlepszą pamięć i muszę spisywać wszystko, ale często zapominam, co jak ktoś ma grypę żołądkową, czy jest chory, co powinno się jeść, jakie są te łagodniejsze jedzenia. I tutaj wynalazłam coś, co przez to wszystko jest jasne u mnie w głowie i to jest akronim BRAT. I to jest akurat po angielsku i częściowo nawet można korzystać po polsku i to jest B jak banana, banan, w sumie banana po angielsku, to banana można jeść ry jako ryż, czy rice po angielsku, a jak apples, czyli jabłko, no te dla toast, czyli taki chlebek, takie sucharki chlebowe, to też się sprawdza i szczególnie jak ktoś ma grypę żołądkowe, to jest dobrze pamiętać ten BRAT, ten akronym i to jest taki lifehack, który może być dziwny dla niektórych, ale dla osób jak ja, które mają nie najlepszą pamięć, co powinno i co nie powinno się dawać, jeśli chodzi o jedzenie, to mega, mega mi to pomogło. Tutaj teraz jeśli chodzi o ten lifehack, to trochę może być kontrowersyjny i mam nadzieję, że nie będziecie źli na mnie, że to proponuję, ale to jest taka różnica kulturowa, jeśli chodzi o
zdrowia dzieci. Muszę wam powiedzieć coś, co jest bardzo popularne w Kanadzie, w Stanach. Też widziałam w UK, bo widziałam to jako lifehack u jakiejś mommy vloggers z UK. I to jest popsicles, czyli takie zimne, mrożone lizaki. I w Kanadzie wiem, że to jest bardzo popularne, szczególnie jak gardło cię boli, to jest, żeby zrobić takie lizaki, tam można dodać miód, owoce, warzywa, i to się i to pomaga z gardłem. W Polsce wiem, że jest inaczej, ale stwierdziłam, że dodam ten lifehack, żebyście też wiedzieli, co mamy robią w innych krajach. No i może akurat wam się to sprawdzi. My to czasami korzystamy, nie zawsze, ale widzę, jak Matylda jest troszeczkę bardziej odwodniona, czy nie chce tak chętnie pić albo herbaty, czy herbatę my robimy jej, wodę z cytryną, z miodem. Jak ona tego nie chce pić, to właśnie wtedy robię te mrożone lizaki, dodaję tam świeże soki, właśnie miód, wodę z cytryną, i ona to czasami bardziej liże, więcej niż pije. I tutaj czuję, że to jej trochę pomaga i z bólem gardła, i też, żeby nie była aż tak odwodniona. Wiem, że to może być kontrowersyjne, ale jestem ciekawa, czy byście były chętne do spróbowania. Może na siebie najpierw, jak macie właśnie, jak was boli gardło, i zobaczę, czy to działa, czy nie. Dajcie znać w komentarzach poniżej, czy chcecie to spróbować, czy mówicie nie, absolutnie, to nie dla mnie. Taki lifehack to jest to, że ja biorę jedno puste pudełko po chusteczek, a drugie pełne, i je połączam albo gumką recepturką, albo taśmą, zależy co mam po prostu na wierzchu i na szybko, i je połączam i od razu jest miejsce na te brudne chusteczki. Po prostu w ten sposób zachowuję taki większy porządek. Te chusteczki nie są wszędzie powalane po całym mieszkaniu. Jest po prostu też wygodne miejsce, gdzie te wszystkie zarazki idą. Ja czuję, że wtedy jak to mam w jednym miejscu, że te bakterie nie są wszędzie, jakoś łatwiej to wszystko ogarnąć. Jest szansa, jest mała szansa, że może ktoś inny nie zachoruje. Ktoś inny, myślę o tym, bo mamy taką kolejność, że najpierw Matylda, potem John, potem ja, i tak w kolejności. Zawsze chorujemy i zawsze trzymam takie kciuki, że może mi się tym razem uda przejść przez to. Też już wam wspominałam kilka minut temu o Sinulan Forte, tak a propos zarazków. To jest coś, co też korzystamy, jeśli chodzi o odporność. Tutaj znowu naturalny skład. Dla mnie wspomaga te górne, wiecie, sinuses po angielsku. Sinuses po angielsku, te górne drogi oddechowe, chyba dobrze mówię, tak? Naprawdę nam pomaga z tym i to jest super sprawa i pomaga nam z odpornością. Kolejny taki lifehack, z którym chciałam wam się podzielić, drugi, to jest to, że bierzemy butelkę, albo tutaj mamy szklaną, albo plastikową, zależy co mamy otwarte, i na butelce naklejamy karteczkę lub markerem piszemy, jak długo trzeba brać, na przykład 3-4 dni, potem oznaczamy rano czy godziny, które powinno brać, i oznaczamy X na butelce od razu, jak jest zażywany, kiedy jest zażywany. I to nam mega się sprawdza, jeśli chodzi o Matydę, i na przykład ona jest u dziadków, i nie musimy tam dzwonić i przypominać, czy po prostu, bo to jest na karteczce, na butelce, wszyscy wiedzą, czy brała, czy nie brała, i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę mega nam ułatwiło życie. My to używamy już ponad rok, ten lifehack, i nam się sprawdza, polecam wszystkim. No i taki ostatni lifehack, który używamy chyba od pierwszego czy drugiego miesiąca życia Matyldy. Ja to wyczytałam i chyba nawet obejrzałam je na jakimś filmie na YouTubie, co mama proponuje, jeśli chodzi o chore dzieci. I to jest to, że się bierze, na materac się kładzie, na materac się kładzie wodoodporny podkład, potem prześcieradło,
potem znowu wodoodporny podkład i potem prześcieradło. I to tam strasznie pomogło, jak mama Tylda miała, była bardzo mała i na przykład jej się coś tam ulało i tak dalej, to po prostu w nocy wszystko to szybko ogarnęliśmy, mieliśmy jeszcze jedną warstwę i nie musiałam jakby znowu prześcieradła nakładać i tak dalej, i tak dalej. I w nocy to jest naprawdę rewelacyjna sprawa. I też jak dziecko jest chore, właśnie w nocy o 3 nad ranem, nie wiem, no człowiek nie jest aż tak ogarnięty, w sumie mogę tylko powiedzieć sama dla siebie, że ja nie jestem aż tak ogarnięta, żeby to wszystko, wiecie, jakoś dać sobie radę z tym. I tutaj nam to mega, mega pomogło, jest, że szybko to zwijamy i mamy więcej, jakby Matylda od razu może pójść spać, my też, i rano po prostu resztę posprzątać. Dobra, kochani, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jakie Wy macie lifehacki, co u Was się sprawdza, co u Was to nie zawsze się sprawdza. Dajcie znać w komentarzach poniżej, bo naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekawa. A jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No i zawsze Matylda i ja życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!